Mowa o tym, którą dzisiaj tutaj słyszycie, ta mowa o krzyżu i o Chrystusie jest głupstwem. Nasze historie są głupstwem dla tych, którzy giną. Mowa o tym, że Jezus Chrystus ma moc dzisiaj ciebie zbawić, jest głupstwem dla ciebie, ponieważ giniesz. Jeśli nie słuchasz słów, które my tutaj głosimy, to już dzisiaj za życia jesteś martwy. Drodzy przyjaciele, każdy człowiek, mnie to też bardzo tak zastanawia, ponieważ widzę małe dzieci, kiedy się im mówi pewne rzeczy, małym dzieciom tłumaczy się, jak wygląda życie, one są bardzo ufne. Wiecie, co mówi słowo? Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa, nie nawrócicie się i nie będziecie w stanie uwierzyć w Boga. A wiecie dlaczego? Bo od małego jesteście naszpikowani różnego rodzaju teoriami, macie swoje punkty widzenia, macie swoje teorie na wszystko, dlatego też mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Drodzy przyjaciele, trzeba stać się łatwowiernym jak dziecko, aby uwierzyć w to, że do nieba można tylko pójść wtedy, kiedy się uwierzy w to, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za twoje błędy, za twoje błędy. I tu nic nie trzeba więcej zrobić, ani nie da się do tego dołożyć. Nie da się, nie da się. Drodzy przyjaciele, gdybyśmy tutaj sobie teraz puścili jakąś gównianą muzykę, to nikomu by to nie przeszkadzało, ale słowo, które głosimy, jest autentyczne i prawdziwe i niejednego z was konfrontuje z waszym życiem i dlatego, że jesteście konfrontowani ze swoim życiem poprzez to, co mówimy, dlatego nie możecie tego znieść. Taka jest prawda, ale my jesteśmy tutaj po to, aby wam powiedzieć o tym, że jest ratunek i jest szansa. Drodzy przyjaciele, ja w 2014 roku, kiedy już moje teorie życiowe i moje twierdzenia zakończyły swój bieg, znalazłem się w zakładzie karnym. Byłem człowiekiem, który okradał ludzi, handlował narkotykami, jeździł do krajów trzeciego świata, byłem w Kolumbii i tam szukałem rozwiązania na życie, bo tam szukałem pieniędzy. Pojechałem, aby kręcić lewe interesy. Potrzebowałem kasy i kasa była dla mnie Bogiem. Bogiem były dla mnie narkotyki. Bogiem były dla mnie znajomości. To stanowiło moją wartość. Myślałem, że na takich plecach będę się wiózł. Ale niestety, wiecie, kiedy dzisiaj patrzę na ludzi, na tym, w czym upatrują wartość, to nie mogę poniekąd tego zrozumieć, ponieważ większość ludzi, których znam i którzy są moimi przyjaciółmi, których naprawdę lubię, oni myślą, że mają taką teorię, jak Bóg jest, to jest, jak nie ma, to nie ma. I idą przez to życie, nie zastanawiając się nad tym, co to w ogóle dalej będzie, co to będzie. Ale drodzy przyjaciele, dzieło diabła jest takie, abyś ty przez całe życie nie wezwał imienia Jezus, abyś ty przez całe życie nie zawołał do Boga, abyś ty przez całe życie nie stanął przed Nim i nie powiedział: ja ciebie chcę, ja ciebie szukam, ja ciebie potrzebuję. Jesteśmy wychowani w religijnym kraju i ja się nie dziwię poniekąd z was, wielu nie może słuchać o Jezusie, ponieważ jesteście wychowani w tym kraju, który nie pokazał wam prawdziwego Jezusa. Przy chorej religii w tym kraju zobaczyliśmy tylko pewnych ludzi, którzy reprezentują jakąś władzę religijną i w tych ludziach nigdy nie widzieliśmy przykładu, nigdy nas to nie pociągnęło, nigdy nie zobaczyliśmy czegoś, co by było chociaż podobne do Boga. Ponieważ w religii nie ma Boga. I ja się nie dziwię wam, ja się nie dziwię, ale drodzy przyjaciele, to nie jest wytłumaczenie, że urodziliśmy się w takim kraju, a w takim, że tu nas skrzywdzono, albo tam nas skrzywdzono. To nie jest wytłumaczenie. Każdy własny ciężar poniesie i każdy zda sprawę ze swoich wyborów życiowych. Taka jest prawda. Każdy odpowie przed Bogiem na podstawie tego, jaki priorytet w swoim życiu ustanowił. Każdy odpowie. I teraz nieważne jest to, czy ty robisz dobrze, czy ty robisz źle. To nie ma znaczenia, bo już raz zrobiłeś źle. Odwróciłeś się do Boga. Twój zły uczynek to jest to, że nie możesz teraz znieść mowy o Jezusie i drażni cię to, że ja ci mówię dzisiaj, jaki Jezus jest wspaniały i że zbawiony jesteś za darmo, jeśli tylko uwierzysz, że On zapłacił za twoje winy.
Jeśli nie możesz tego znieść, to jest twój grzech śmiertelny. Jeśli nie możesz mnie teraz słuchać, to jest twój grzech śmiertelny. Nie to, że okradłeś człowieka. Nie to, że zabiłaś dziecko, będąc w ciąży. Nie to, że okradałeś ludzi. Nie to, że zamordowałeś człowieka. Nie to, że zdradziłeś żonę. Za to Jezus zapłacił. Ale właśnie zapłacił śmiercią. Zapłacił tak potężną cenę za twój grzech, że poszedł na krzyż, abyś ty nie musiał ponosić kary za swoje dziadowskie i nic nie warte życie. I zrobił to Jezus, oto największy kozak w dziejach ludzkości. Kozak, który pokazał prawdziwą miłość. Prawdziwa miłość objawiła się właśnie w tym, że ten kozak przyszedł tutaj na ziemię i wziął karę na siebie. I poszedł na krzyż, to tak jakby dzisiaj na krzesło elektryczne, tylko że to nie ma porównania, bo na krzyżu było potężne cierpienie za twoje winy. Na krzyżu był druzgotany, był opluwany wcześniej, był maltretowany zanim do tego krzyża doszedł, był znieważany, był bity i miażdżony za ciebie. I teraz jest właśnie w tym rzecz, że zrobił to, aby ciebie wykupić. Zrobił to, aby ciebie wykupić. I teraz stajesz przed decyzją. Na podstawie moich słów zostaniesz osądzony i albo zbawiony, i albo staniesz się obywatelem nieba dzisiaj, albo przeżyjesz swoje życie tak do końca, idąc w ciemności, nie wiedząc, idąc na oślep, nie patrząc, gdzie idziesz, i skończysz swoje życie, a u schyłku swoich dni powiesz, nie ma Boga. U schyłku swoich dni powiesz, jak jest, to jest, jak nie ma, to nie ma. Decyzja dzieli cię od wejścia do nieba i od stania się obywatelem nieba. I wracając, ja w tym więzieniu wiedziałem, że narobiłem dziadostwa. Wiedziałem w swoim sumieniu, że moje życie jest skazane na porażkę. Rzeczy, które robiłem, były sprzeczne z moim sumieniem. Ja się czułem z tym źle. Ja zacząłem wtedy szukać Boga. Ja powiedziałem, moje życie, Boże, jest marne, a ja nie wiem, czy Ty jesteś. Ja nie wiem, co ze mną będzie. Ja nie wiem, co się wydarzy, kiedy ja umrę, kiedy ja sobie w nocha wciągnę za dużo i się przećpam. Nie wiem, co będzie. Nie wiem, co będzie. I zawołałem do Niego. Powiedziałem, Jezus, pamiętam, jak dzisiaj siedziałem w takim starym kiblu, z papierosem w ręce i płakałem nad marnością swojego życia. Skończyłem kozaczyć, skończyłem się głupio śmiać, a też taki byłem jak wielu z was. Zakończyłem ten etap i powiedziałem, jak jesteś, to mnie ratuj. Jak jesteś, to pokaż mi drogę. Jak jesteś, to przyjdź tutaj do mnie i zrób coś, bo ja już nie mogę tak dalej żyć. Ja zawołałem i wtedy nastąpiła przemiana we mnie. To jest coś, czego nie da się opisać słowami, ale jednak przybliżę wam to w bardzo szybkim skrócie. Byłem przestępcą i złodziejem, który lubił grzeszyć, który lubił okradać ludzi i krzywdzić ich. Ale kiedy zapłakałem nad marnością swojego życia i uznałem, że robię źle, zawołałem do Boga i uwierzyłem, że za to moje źle zapłacił Jezus Chrystus, wtedy wypełnił mnie Duch Święty. Potężny, święty Duch przyszedł i przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ja wtedy powiedziałem, dziękuję Ci Jezus, że zapłaciłeś za mnie. Dziękuję Ci Jezus, że mnie uratowałeś. Dziękuję Ci, że ja już nie stanę na sąd, bo Ty stanąłeś za mnie. Narodziłem się na nowo i wiecie co? Zmieniła mi się głowa. Znienawidziłem grzech. Znienawidziłem to, co robiłem. Mówi się, że się ludzie nie zmieniają i to jest prawda. Nie zmieniają się. Ale kiedy przychodzą do Jezusa, to następuje tak zwany moment nawrócenia. To, co się potocznie nazywa nawróceniem, to jest przemiana serca. To stajesz, odwracasz się w drugą stronę. Byłeś przestępcą, a jesteś człowiekiem, który tego nienawidzi. Dzięki temu, że Jezus Chrystus przychodzi w miejsce twojego grzesznego życia i zabiera to, a stajesz się nowy. Jeszcze dzisiaj każdy z was może stać się obywatelem nieba, jeżeli tylko podejmie prostą decyzję. Bez tej decyzji kończysz jak zwierzę. Jesz tutaj na ziemi, prowadzisz tryb konsumpcyjny, a później umierasz.
I może nie do końca jak zwierzę, bo ono idzie do piachu, ale ty na wieczność jesteś oddzielony od Boga i w miejscu, gdzie będziesz już wiedział, że podjąłeś złą decyzję, nie będziesz miał możliwości jej odwrotu. Wiecie, różne są teorie. Mówi się, a religia jest wiara w Boga po to, aby się ludzie nie sfrustrowali w tym życiu, aby naiwni mieli jakąś nadzieję. Ale wiecie co? Kiedy zawołasz do Boga i podejmiesz tą decyzję, ty już wiesz, że wiesz, że wiesz. I dlatego stoisz w takim miejscu, jak ja tutaj na rogu ulicy i głosisz ludziom ratunek. Dlatego, że chcesz, aby oni również tak jak ty nie poginęli. Ja chcę, żebyś nie zginął. Nie stoję tutaj dlatego, bo mi się nudzi. Jestem po 10 godzinach ciężkiej roboty i przyszedłem tutaj po to, aby ci powiedzieć, że jest dla ciebie szansa. Ten świat nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Mógłbym już dzisiaj kopnąć kalendarz. Tak. Ale jestem tutaj po to, aby ci powiedzieć o tym i aby mówić do końca moich dni o tym, że jest ratunek, że możesz zacząć nowe życie, że to życie tutaj na ziemi jest nic nie warte i do nikąd nie prowadzi. Dokąd cię prowadzi to życie? Umrzesz i nie wiesz, co jest grane, jak zwierzę. Ono nie wie. Ono wie tylko, żeby się nażreć. Nie bądź jak zwierzyna, bo nie jesteś. Jesteś człowiekiem, którego Bóg uratował i jesteś człowiekiem, który ma szansę stać się obywatelem nieba i żyć wiecznie z Bogiem, żyć tak jak my, szczęśliwym życiem, tutaj już na ziemi, a później wiecznym szczęśliwym życiem w niebie z tym wielkim kozakiem, który zwyciężył ten świat i pokonał śmierć. Jeżeli źle się masz, jeżeli chorujesz na coś, też tutaj możesz przyjść. To jest prosta reakcja, która może doprowadzić cię do zwycięstwa. Jeżeli masz jakąśkolwiek chorobę, przyjdź tutaj, pomodlimy się o ciebie, będziesz zdrowy, wystaw nas na próbę. Jeśli trudno ci uwierzyć, to przyjdź i przekonaj się.